Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Prezesie, pewno praworządność, uczciwość państwa polskiego byłaby na innym poziomie, gdyby nie ta instytucja, bo rzeczywiście od wielu lat ta instytucja wiele robi w tym zakresie. Te liczne wyróżnienia, nagrody ze strony pracowników Najwyższej Izby Kontroli też zasługują na docenienie i też gratuluję. Natomiast ja mam kilka takich pytań, niekoniecznie idących w tym kierunku, żeby chwalić. Ale jeszcze jedno pytanie tylko takie zadam. Ile tych wniosków do prokuratury skierowaliście i ile instytucji rządowych i samorządowych, proszę tak podzielić, to dotyczyło? Natomiast sprawa kolejna. Mam świadomość, że często pan prezes jest tak zapracowany, że nie do końca informacje docierają, jak działają delegatury. I ja między innymi zadam pytanie, czy, no bo pewno też ten audyt, który był przeprowadzony, w jakim stopniu dotyczył całości funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli. Czy do pana prezesa dotarły takie informacje, że na przykład dużo wcześniej politycy próbują do niektórych samorządów docierać, mówiąc, że na przykład to będziesz trup polityczny czy coś takiego. No i po pewnym czasie okazuje się, że rzeczywiście Najwyższa Izba Kontroli robi swoje, a potem może i instytucje prokuratury czy sądowej też w jakim stopniu są powikłane. Ale też mam pytanie, czy wśród tych pracowników, ja nie mówię o prawie, ale mówię o pewnej moralności i uczciwości. Czy jeżeli jest przewodniczący Rady Powiatu, jeżeli jest też prezesem czy wiceprezesem ważnego związku zarządu Związku Ogólnopolskiego, jeżeli na uczelniach też ten człowiek pracuje i jest też w Najwyższej Izbie Kontroli, to czy tak powinno być, czy nie? Czy pan prezes ma taką wiedzę i czy jakiekolwiek działania w tej materii podejmie, żeby skontrolować i żeby nie było tutaj sytuacji takiej dwuznacznej, że się jest przewodniczącym jednostki samorządu terytorialnego z jednej strony, a z drugiej strony jest się w kolegium na przykład Najwyższej Izby Kontroli w jakiejś delegaturze. Bardzo proszę, panie prezesie, odpowiedzieć pisemnie też na te pytania. Dziękuję bardzo.